Siema, idziemy z Kubą nagrać odcinek z super psem, podróżnikiem, motocyklistą, jakiego świat nie widział. Chodź Kuba, idziemy. A nie lepiej do nas doić? No to dojdziemy sobie, już spokojnie. Dojdziemy. Idzie, idzie, jest gwiazda nasza, motopiec. Siema, siema. My już kręcimy. Dzięki, zapraszamy. O. Zapraszamy, zapraszamy. Powiedz, jak masz na imię? Jacek jestem, Jacek. Witam was serdecznie. Jarek. Cześć. Słuchajcie. Jak masz na imię? To jest Diego, mój przyjaciel owczarek belgijski, który jest prawdziwym motopsem, słuchajcie. Jedynym na świecie. Jedynym na świecie, który poważnie traktuje to, co robi, tak? Gdyż nasz kosz dla Diego jest w pełni bezpieczny i profesjonalny. I słuchajcie, Diego w tym koszu przejechał już 15 000 kilometrów. 15 000 kilometrów? Tak, zanim jeszcze wsiadł na motocykl, bodajże do pierwszego roku życia jakieś 10 000 przyjechał ze mną w samochodzie, czyli jako niespełna 2,5-letni psiak 25 000 w pojazdach, słuchajcie, i jest przystosowany do tego motocykla bardzo dobrze. Już wam pokazuję, co się dzieje, jeżeli chcecie wychować sobie takiego psiaka motocyklistę. Przepraszam was chłopaki, przepraszam was. Diego, coś ty zrobił. Proszę. Jest, można zrobić? Jest, tak? Oczywiście. A powiedz, a łapę mi da? Oczywiście, ci da. Siad. Siad. Daj łapę. Daj łapa. Proszę Diego. Siema Diego. Także daję pionę. Cudny. Słuchajcie. Daję pionę. Czekaj Diego. Już. I Diego w takich okularach, słuchajcie, jeździ. To jest poważna sprawa, gdyż zabezpieczają mu oczy. Dodatkowo... Coś pięknego. Tak, dodatkowo. Diego, siad. Siad Diego. Czekaj chwilę. Jak widzicie, jest bardzo grzeczny. Jak na prawdziwego dżentelmena przystało, ale żeby zabezpieczyć mu uszy, to jeszcze dodatkowo Diego ma bandamę. Bandamę, kominiarę. Słuchajcie, i w tej sytuacji może już spokojnie jechać w trasę. To jest najlepsze. Tak. Czyli zabezpieczony jest... Jest zabezpieczony, tak. Myślimy o tym na poważnie, ale słuchajcie, to jeszcze nie wszystko. Diego podróżuje w takich puszorach. Te puszory są przypięte pasami do tej konstrukcji. Konstrukcja jest, przepraszam, tak jak w tym koszu widzicie, zamknięta. O, jak lambo się otwiera. Jeżeli na przykład zastałby nas deszcz czy grad, to jeszcze mamy taką szybę, którą też możemy założyć. Także jesteśmy zabezpieczeni na wszystkie możliwe sposoby. No i powiem wam, że konstrukcja się sprawdziła, jest aerodynamiczna, szyba jakby kryje, moje plecy też, Diego sobie siedzi spokojnie. Pasy są tak wyregulowane, żeby on nie mógł za dużo wpływać na środek ciężkości motocykla. I powiem wam tak, prawo, lewo, tył, przód. Tak. On może siedzieć, on może się położyć, ale nie może cudować. Pewna dziennikarka motocyklowa powiedziała kiedyś, że nie powiesz psu, nie wierć się na zakrętach. Otóż chodzi to, że powiesz. Ja jestem osobą, która łamie pewne tabu, idzie pod prąd i mamy z Diego takie hasło. Po prostu, o, widzicie już jego reakcję, już tam słucha? Tak, już tam się motocykl odpalił. Także ja mam takie hasło dla Diego, jeżeli on tam się troszkę wierci, mówię mu przez ramię waruj, on się zwija w kłębek i spokojnie leży. Także czyli mamy... możesz pokonywać zakręty. Tak. Czy wiadomo, czasami trzeba mocno przyhamować. Dokładnie. Przyspieszyć. Spokojnie sobie wtedy siedzi, także nie ma problemu. Słuchajcie, my tak z Diego przejechaliśmy przez kilkanaście krajów Europy. Zrobiliśmy to w czasach covidowych, kiedy ludzie byli załamani w domach, jakby umierali ich najbliżsi, tak? To były dla nas trudne czasy. Ja postanowiłem zrobić coś pod prąd dla ludzi. Wpadłem na szalony pomysł. Mój motocykl czekał w garażu 15 lat, stał po prostu, nie było czasu. Dom, rodzina, ogród, dzieci, wszystko naraz, praca zawodowa. Natomiast przyszedł czas, że wyjąłem ten motocykl z garażu. Skonstruowałem kosz dla dużego psa, tak jak widzicie, profesjonalnie, z zachowaniem pewnych środków bezpieczeństwa. przygotowałem Diego, wyszkoliłem go. Diego jest dzieckiem COVID-u, urodził się 17 maja 2020 roku w samym sercu COVID-u i ruszyliśmy w trasę po Europie. Przejechaliśmy Czechy, Austrię, Słowenię, Chorwację, Czarnogórę, masywy gór albańskie pokonaliśmy sami, gdzie motocykliści zapędzają się raczej w grupach, my to zrobiliśmy sami. Grecka wyspa Korfu, całą przejechaliśmy, polecam młodym parom 7 dni na Korfu, coś niesamowitego. My z Diego tam byliśmy. Słuchajcie, z Korfu wielkim kontenerowcem popłynęliśmy do Włoch i przez przepiękną Materę, w której byliśmy jeszcze przed Jamesem Bondem, gdyż przyjechaliśmy z trasy, idziemy do kina, wyświetlają najnowszego Jamesa Bonda i się dzieje wszystko na uliczkach Matery, także tam, chwilę przed Bondem tam byliśmy. Następnie Rzym, Watykan, Diego w goglach na Watykanie, Florencja, Mediola, no jeszcze prędzej Sorrento, Capri, Amalfi, Positano, Portofino, docieramy przez przepiękne Bellagio, Como do przełęczy włosko-szwajcarskiej, wjeżdżamy na prawie 3000 metrów wysokości na przełęcze serpentyny, dla motocyklistów niesamowite przeżycie, jest to miejsce, które każdy motocyklista powinien być, przejechać te serpentyny, słuchajcie. A Diego wszystko to przemierzył. Tak, przemierzył wąwozy, tam nie chcesz jechać, tam się chcesz zatrzymywać, chłonąć te widoki i Szwajcaria, przepiękna Szwajcaria, Diego pływa także statkami, łodziami, słuchajcie, tutaj z tyłu mamy bagażnik, w którym przewieźliśmy profesjonalny 4,5-metrowy kajak morski, tak, z wiosłami, z siodełkiem, właśnie tam, zwodowaliśmy go w Chorwacji i oprócz tego, że jedzie pies na motocyklu, to jeszcze kajak, my pływamy, Diego także na kajak ma wszelkie możliwe sprzęty, czyli kamizelka, okulary czy buty. Znakomicie czuje się na kajaku, na łodzi, na olbrzymim kontenerowcu. Także mamy wiele pasji. No i słuchajcie, i co się dzieje? I po 44 dniach docieramy do Polski, trafiamy do TVN-u, Pytanie na śniadanie. Większość czasopism motocyklowych, gazet, robi się szał. Diego z kanapy na swoim motocyklu trafia na kanapkę w TVN-ie. Moi kuzyni, którzy uważali, że zwariowałem, konstruując coś takiego, po prostu zadziwieni patrzą na to, co się dzieje, a Fundacja dla Zwierząt w Gaju zaprasza nas do tego, żebyśmy zostali ambasadorami. I tak naprawdę cała przygoda dopiero się rozkręca, bo dla naszych grup, które obserwują nas na fanpage'u, na Facebooku, grup owczarka belgijskiego ze Stanów, z Kanady, z Japonii, z Australii, robimy Polskę. Teraz chcemy pokazać piękno Polski. Chcemy jechać przez przepiękne Bieszczady, Mazury, Wybrzeże i robimy to, ruszamy. Słuchajcie, jedziemy przez Bieszczady, robimy wielką i małą pętlę Bieszczad kilka razy. Ustrzyki dolne, ustrzyki górne, te panoramy. Magia się dzieje, bo tam jest grupa motocyklowa, strefa motocyklowa Czarna Bieszczady, którą każdy motocyklista powinien odwiedzić, ale jest też przepiękne miejsce dla motocyklistów Bezmiechowa, szybowisko Bezmiechowa, warto tam pojechać i uważajcie, bo tam są takie zakręty, że wielu słyszało o tych zakrętach, opowiadało przy piwku, a potem jadąc tam po prostu się wyłożyli, także uważajcie tam. No i co się dzieje? Chcemy jechać dalej na Mazury, ale no niestety spotyka nas coś niemiłego w naszej podróży, pierwszy raz. Na powrocie do Śremu, do naszej miejscowości Psarskie, na drodze przed Wrocławiem 130 najeżdżamy na hektolitry rozlanego oleju. Niestety niesamowita sytuacja. mamy bezwładny ślizg. Właściwie nie mieliśmy żadnych szans. Ten olej był rozprzestrzeniony na odcinku 2 kilometrów. No i co? Jakimś cudem anioły bieszczadzkie czuwały nad nami. Szorujemy prawą częścią motocykla, niszczymy go niestety, ale my wychodzimy z tego cało. Nasza konstrukcja, moja konstrukcja przetrwała. Odkształcenie tej konstrukcji to zaledwie kilka procent. I teraz, jeżeli ktoś mnie pyta, czy ta konstrukcja jest bezpieczna, to tak, jest w 100%. Przeszła niespodziewany crash test. Słuchajcie, najlepsze jest to, że po prostu skończyłem w rowie, odbieram telefon i pani mówi: zapraszam pana do telewizji na wywiad. Ja mówię: sorry, tylko wezmę powietrze, bo przed chwilą miałem poważny wypadek. Wypinam Diego z kosza, patrzę, jesteśmy cali, oczepaliśmy się, nic się nie stało. Docieram do domu, żona mówi: koniec, nigdzie dalej nie jedziesz, nie mamy kasy. Ale co, no, jestem specjalistą od trudnych sytuacji, jest lipiec, wszyscy na urlopach, bak zniszczony, kierownica, cały bok, wszystko zorane. Jakimś cudem 30 dni naprawiam to, biorę kredyty, jadę dalej. I gdybym tego nie zrobił, nie wydarzyłaby się magia. Jaka magia? Jedziemy na Mazury, spotykamy fantastycznego człowieka, Tymoteusza Drożdża, który nakręcił, warszawski reżyser, który nakręcił o nas niedawno film i zaprasza nas do naszej nowej przygody. Słuchajcie, na tych Mazurach spotykamy kolejnych ludzi, kolejnych sympatycznych ludzi. Promujemy adopcję, promujemy to, że w Gaju są psiaki i koty bezdomne do wzięcia. Schronisko dla zwierząt w Gaju. Tak, tak, zgadza się. I słuchajcie, robimy to tak, żeby pomagać tym zwierzakom. Wydaje mi się, że jest to wszystko, jakby wypływa naturalnie ze mnie, z nas. Masz misję. Tak, chcemy robić coś dobrego, chcemy pomagać. Jeżeli my jedziemy, my się bawimy, to możemy też robić przy okazji coś fajnego. I to się dzieje cały czas. Gaj to jest takie miejsce, gdzie ludzie po prostu oddają całe serce. Jeżeli byście kiedyś wpadli, zapraszamy do Gaju, to zobaczycie, że takich ludzi energetycznych jak ja jest tam bardzo dużo. I już 3 czerwca jest tam niesamowity festyn, święto gajowe. Wracają tam psiaki, które zostały adoptowane. Kilkaset osób, namioty, dzieciaki, zabawa, impreza, telewizja, programy. Słuchajcie, zapraszamy naprawdę do Gaju. W jakim mieście to jest? To jest Gaj, kilka kilometrów od Śremu, Wielkopolska. 40 kilometrów od Poznania. Słuchajcie, my jedziemy dalej, jedziemy właśnie wzdłuż Mazur, pływamy wszelkimi możliwymi środkami, kutrami, łodziami, żeglujemy. I co się dzieje? Docieramy na wybrzeże. Na wybrzeżu czeka nas coś niesamowitego. Zlot Big Weba 2022. Docieramy tam, jesteśmy przyjęci jak gwiazdy rocka na głównej scenie przed supportem węgierskiego Guns N' Roses. Otrzymujemy dyplom od Skiby za kustomizację naszego motocykla. Jedziemy w paradzie na czele. Diego oczywiście pierwszy, 2000 motocykli, kilka tysięcy ludzi. Wszyscy chcą mieć zdjęcia z Diego. Niesamowita impreza. Zapraszamy w tym roku do Łeby, Big Weba 2023. Słuchajcie, Diego tam robi taką robotę. Zresztą to jest psiak, który kocha ludzi, kocha dotyk, kocha dzieciaki. I ktoś, kto go widzi pierwszy raz, chce wracać. I tak samo jest tutaj, byliśmy w zeszłym roku, jesteśmy ponownie. Słuchajcie, nasz nowy projekt, jeszcze powiem tylko krótko, na czym polega. Czekaj, jego siat. Polega na tym, że jedziemy w taki sposób, słuchajcie, w taki sposób jedziemy my z Diego na motocyklu, tak jak zawsze. Za nami moja rodzina kamperem firmy Cargo, użyczonym. Będzie to fajna impreza, gdyż moje dzieciaki dorosłe już pracują w branżach reklamowych. Będą ciekawe vlogi YouTube'owe, będzie Instagram, będzie dron, będzie tego dużo, GoPro. Ale już za nimi jedzie profesjonalny zespół, czyli Tymoteusz, drugim kamperem klasycznym, 20-kilkuletnim fajnym kamperem z 2 operatorami. Kręcić będą serial, który będzie emitowany w jednej z telewizji, a jeszcze za nimi, słuchajcie, pojedzie wesoły autobus z Karmą Empire, na której Diego zdobył czempionat Polski, tak, bo Diego jest nie tylko motocyklistą, ale także czempionem Polski i reproduktorem. Także jeżeli ktoś takiego psa motocyklistę by chciał, to mamy już ojca, mamy już kopyto, tak, jest motopies. O to chciałem właśnie zapytać, wiesz, gdzie można Ciebie znaleźć będzie? Już mówię. Do tej pory gdzie można Cię znaleźć? Można mnie znaleźć na moim Instagramie Jack and Dog, na moim Facebooku, fanpage'u Jack and Dog. Mamy też TikTok o podobnej nazwie i TikTok i YouTube Short. Jeżeli chcielibyście nam pomóc w jakikolwiek sposób, wesprzeć naszą akcję, bo my pojedziemy przez Europę i będziemy odwiedzać schroniska, będziemy rozmawiać o problemach adopcji w Europie i w Polsce, to możecie dołączyć do tego projektu i wesprzeć nas na naszym Patronite. Po prostu jakąś małą cegiełką możecie uczestniczyć w tym projekcie, dołożyć się do czegoś, co jest pozytywne, czegoś, co jest związane z pomaganiem bezdomnym psiakom, które chciałyby też znaleźć nowy dom. Dzięki. Kuba, jeszcze jakby Kuba. Chodź, łapę. Chodź, czekaj, Diego. Siad, siad. Czekaj. Daj Kubie łapę, łapę. Tak, tutaj. Super. Proszę. Dzięki. Dziękuję serdecznie, słuchaj. I zapraszamy do śledzenia naszych przygód, które już niedługo, a jeszcze za 2 tygodnie zapraszamy na Motor Show do Poznania, oczywiście. No i zapraszamy na otwarcie Runcity Poznań, no i później do Łeby, na większość dużych zlotów motocyklowych, na których my też będziemy. Super. Nara, jeszcze raz. Nara, Diego, dzięki. Trzymaj się. Daj łapkę jeszcze raz. Dzięki. Łapka.